Cześć, ja nazywam się Szymon Kulec, w sieci posługuję się nickiem Skulec. Na skulec.com tam jest, jeżeli zainteresuje Was ta prezentacja, bo w ogóle jakieś moje przemyślenia technologiczne, to zapraszam, na Skulecu są i wszystkie slajdy, a także mój blog. Ten sam nick używam na GitHubie. A dzisiejszy temat prezentacji, z którą chciałbym, a właściwie może tonę przemyśleń i wiedzy, którymi chciałbym się z Wami podzielić. To jest moja podróż do krainy ekstremalnej współbieżności w .NET. Jest to taka podróż, teraz oczywiście modne są async await i tak dalej, ale jest to podróż, która popycha to jeszcze dalej i mam nadzieję, że jeszcze szybciej. Plan prezentacji to jest tak naprawdę zbudowanie sobie jakichś podstaw, jak działa współczesny hardware i co możemy zrobić z nim w .NET-cie. A po to, aby przygotować plan ataku do napisania najszybszej, najlepszej ever aplikacji .NET. No i teraz przejdziemy kolejno przez to, jak działa współczesny procesor. Powiem kilka słów na temat modelów pamięci, co to w ogóle jest, jak tym się je. Kilka słów na temat alokacji i dlaczego są fajne albo niefajne. Postaram się obalić kilka mitów albo wspomnieć kilka rzeczy na temat latency i throughput, które bardzo często są wiązane w bardzo niewłaściwy sposób. Dosłownie 5 sekund, dobra, 5 minut spędzę na aktorach i secie. Ktoś słyszał o aktorach, akka.net? Okej, to i tak powiem kilka słów tytułem wprowadzenia. A potem ten wspomniany plan ataku, kilka słów na temat implementacji, a podsumowanie, no i pytania i odpowiedzi. Cała prezentacja bazuje na moim projekcie o nazwie RampUp. To jest projekt, który tak naprawdę ma popchnąć mojego laptopa do granic wytrzymałości. A co prawda jest tutaj procesor Skylake, ale wykorzystując zaledwie 2 kory z tego procesora, a byłem w stanie przetwarzać ponad 10 milionów wiadomości, no wiadomości nazwijmy to, na sekundę. Więc jest to, wydaje mi się, dość fajna liczba, być może nie do zastosowania w każdym projekcie, ale wydaje się dość potężna. A jeżeli Was to zainteresuje, to także na Twitterze RampUp, hashtag RampUpNet, a i sam RampUp też jest oczywiście przylinkowany w slajdzie. A jakie jest przeznaczenie tej biblioteki? Przeznaczenie to jest biblioteka, która pozwoli Ci pisać na dość wysokim poziomie, co też na końcu pokażę, a super wydajna aplikacja. I to albo raczej systemy, czyli być może system kolejkowy, być może bazę danych, na które też mam kilka pomysłów. Ale tak czy siak podwaliny, które leżą pod RampUpem, po prostu fajnie znacie, być może przydadzą Wam się w tej codziennej pracy. Cele. Postawmy sobie kilka wspólnych celi. Dobra, na początek przypomnimy sobie, albo powiemy, jak działa w ogóle współczesny hardware, czym ten hardware się je i czym się charakteryzuje. Wspomnę też na temat takich bardzo niskopoziomowych API w .NET-cie, a właściwie może wysokopoziomowych, które tak naprawdę przekładają się na bardzo niskopoziomowe, zazwyczaj jednolinijkowe polecenia w Assemblerze, ale do Assemblera nie zejdziemy. Mam nadzieję, że pokażę, jak napisać, mając te podwaliny właśnie fajnego i dobrego współczesnego hardware'u, jak pisać wydajne struktury współbieżne i też jak tak naprawdę dojść do tego planu ataku, jak je pisać. No i teraz jedna taka uwaga. Podczas prezentacji będą checkpointy, a część już wypiła piwo, jeżeli nie, to zachęcam, żebyście jeszcze wzięli sobie pewnie jedno. Ale jeżeli będziecie mieli jakieś jedno czy dwa pytania w trakcie prezentacji, to żeby się nie zgubić, żebyśmy razem spokojnie mogli przejść tą podróż do tej mitycznej krainy wielkiej wydajności, zachęcam Was do tego, żeby po prostu podczas tych checkpointów podnosić rękę i zadać pytania. Jeżeli będą odpowiednio krótkie, postaram się szybko odpowiedzieć. Jeżeli nie, to zostawimy sobie najwyżej na koniec, ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Jak wygląda checkpoint? Checkpoint będzie miał napisane takie słowo checkpoint w górę. Zacznijmy od krótkiej rozgrzewki, żebyście się pospali CPU. Krótki test, podnosimy rękę na true lub false. I pierwsze stwierdzenie jest takie, że procesor wykonuje operacje w tym samym porządku, w którym je napisaliśmy na przykład w naszym dokumencie. Kto się zgadza z tym stwierdzeniem? A kto się nie zgadza? Widzieliście już slajd.
Dobra, a to jeszcze może drugie pytanie. To czy jeżeli dostajemy się do pamięci w jakiś przewidywalny sposób, czy na przykład przechodzimy tak przez pamięć w sposób liniowy, albo operujemy na bardzo małym bloku danych, czy to może wspomóc performance? To jest na tak? To jest na nie? Na tak. Dobra, pytanie, czy procesor próbuje przewidzieć wyrażenia takie kondycjonalne, jeżeli piszemy if, chwilę, bo zamienię kolejność, jeżeli piszemy if i coś się w tym się dzieje, czy procesor może i próbuje przewidzieć, to jest na tak, a to jest na nie? Ekstra. Dobra, i teraz, czy jeżeli z wielu korów, czy właściwie z wielu wątków działających na różnych korach naszego procesora, jeżeli dotykamy tej samej linii cache'a, linia cache'a to jest takie 64 bajty w większości procesorów, które przyspieszają tak naprawdę działanie, o tym jeszcze za chwilę powiem, czy jeżeli z wielu wątków dostajemy się do tej samej linii cache'a, to czy może to negatywnie wpłynąć na performance? To jest na tak, a to jest na nie? To dla tych, którzy nie podnosili ręki, albo którzy odpowiedzieli źle, to mam nadzieję, że potem te wątpliwości się za chwilę rozwiną. I kilka słów na temat samej architektury procesora. Kiedyś to było takie bardzo proste liczydło, które mogło dodawać 1 plus 1 albo mnożyć 2 przez 2, wiedziało i dawało od razu rezultat. Dzisiaj ta architektura znacząco się zmieniła. Poza standardowymi rejestrami pojawiły się cache'a. I to wielu poziomów L1, L2, L3. Cache to jest taka bardzo prosta struktura, która cache'uje fragment pamięci. Dlaczego cache'uje fragment pamięci? Bo z poziomu procesora dostanie się do pamięci, do naszego RAMu, jest już wolne. Więc jeżeli jesteśmy w stanie operować na danych miejscu albo na jakimś małym obszarze, wówczas te dane znajdują się blisko procesora, są ciepłe i po prostu wykonujemy operację. Więc cache przyspiesza tak naprawdę działanie naszego programu. Prefetcher. Jeżeli procesor, a właściwie każdy procesor, który dzisiaj ma, zauważy, że dostajemy się do pamięci w jakiś sensowny sposób, na przykład skanując ją wzdłuż, czyli skanowanie po prostu tablicy, zacznie zamawiać nam z pamięci, obszary pamięci do cache'a, zanim jeszcze w ogóle do nich dojdziemy. Czyli jeżeli robicie po prostu pora i przesuwacie się po tablicy, to to, co standardowy procesor, dzisiaj już każdy, bo nawet standardowy, powiedzmy, każdy do topie, zauważy ten ruch i będzie prefetchował do kolejnych linii cache'a te dane, po to, żeby kiedy już kod dojdzie do miejsca, w którym wykonuje operację na danych, a będzie już je miał sprefetchowane w cache'u i będzie to robił niezwykle szybko. Predyktor, czyli to wspomniane wcześniej pytanie, czy procesor jest w stanie, czy jest w stanie zgadnąć, albo próbuje zgadnąć, czy dany fragment, dany if, dana klauzula, dane wyrażenie, ok? Logiczne, będzie poprawne czy nie. Okazuje się, że próbuje to zgadywać. Dodatkowo jeszcze próbuje zgadywać jedną rzecz, ale to nieważne, skupmy się na tym ifie. I teraz, jeżeli ustrukturyzujecie swój kod w taki sposób, że elementy, które mają, zwracają tak naprawdę, powodują, że ten warunek jest najpierw długo prawdziwy, a potem długo fałszywy, to procesor będzie taki program wykonywał szybciej. Najpierw będzie stwierdzić po wykonaniu powiedzmy 4 czy tam 2 razach, nieważne, to zależy od architektury. Jeżeli ten warunek jest prawdziwy, ok, to ja będę zakładał, że on jest prawdziwy i spekulatywnie wykonam fragment kodu. Jeżeli coś będzie nie tak, po prostu zrobię undo i wykonam to jeszcze raz z tym drugim warunkiem. Ale takie pogrupowanie też może wpłynąć fajnie, usprawniając wasz program. Pipeline. Och, kurde, to na tym z 5 godzin można dogadać. Ogólnie chodzi o to, że procesor nie wykonuje jednego polecenia na raz. Jeżeli w jednym poleceniu będziecie na przykład mnożyli, a w drugim za chwilę będziecie chcieli pobrać jakieś dane albo nie wiem, dodać do jakiegoś obszaru pamięci, to procesor spojrzy na ten rozkaz i wcześniej będzie już próbował te dane zamówić sobie. Czyli tak naprawdę to okienko, w którym działa procesor, to nie jest jedna instrukcja, to jest znacznie szersza. I też zależnie od procesora, ten pipeline, to okienko będzie szersze bądź węższe. No i wspominałem o tym, że dostęp do pamięci jest tragicznie wolny tak naprawdę. RAM wydaje się, że jest szybki, ale z punktu widzenia procesora nie jest w ogóle. To jeżeli chodzi o czyty, to jeszcze pół biedy, natomiast zapisy są już tragicznie wolne. Więc w każdym sensownym dzisiaj działającym procesorze będziemy mieli write buffer, czyli nasze zapisy nie od razu będą storowane tak naprawdę w pamięci,
a to, co otrzymamy, to zapisy będą kumulowane w procesorze i co jakiś czas wyrzucane. Oczywiście te wszystkie optymalizacje nie wpływają w żaden sposób na działanie waszego programu. Tak jakby te transformacje są dowiedzione, że nie zmieniają działania waszego programu, więc jeżeli jakiekolwiek takie działanie mogłoby zmienić, to oczywiście procesor go nie wykona. Natomiast jeżeli nie zmieniłoby, a wpłynęłoby poprawnie na działanie, to być może je wykona. Za dużo warunków logicznych, predyktor mi się pogubił. Dobra, więc teraz checkpoint tak naprawdę, czyli pisanie takiego kodu, który jest przyjazny dla procesorowi, naszemu CPU, to tak naprawdę to jest kod, który jest nudnie przewidywalny. Czyli jeżeli jest kod, który ma mało ifów, czyli mało tych warunków, na których może coś się zmienić, na którym wykonujemy prostą operację, który przesuwa się po prostu w pamięci, to jest kod, który będzie właśnie tak nudno przewidywalny. To, co wspomniałem wcześniej, czyli liniowe dostępy do pamięci, czyli przesuwanie się w pamięci, to też na pewno może pomóc naszemu programowi. No i takie rzeczy jak loki, to odpadają w ogóle. Lock, czyli tak monitor tak zwany, na dobrej maszynie wyciągniemy na nim być może około 10 000 operacji na sekundę. Celujemy tutaj znacznie większe przetwarzanie, więc żadne loki nie będą wpływały na problemy. Czy są jakieś pytania? Okej, to idziemy dalej. A, jeszcze może pokażę szybko przykład takiego przewidywalnego kodu, który faktycznie jest przewidywalny dla procesora. Trochę się spóźniłem, ale... A, słucham, dobra. Zaczekaj. To był ten true false. Okej. Okay. Tak, właśnie do tego true false. Jasne. Ostatni przykład, jeżeli możesz przewinąć. Ostatnie pytanie. Tak. Jeszcze wcześniej. Wielokrotny dostęp. Tak. Współbieżny dostęp do tej samej linii cache'a z różnych wątków, na różnych korach. Aha, i wtedy to wpływa negatywnie. Tak, to się nazywa fault sharing. Tak jest. A, to będzie było pamięć. Okej, okay, jasne. I teraz taki przewidywalny kod. Funkcja, która zaokrągla do danej liczby. Czyli na przykład, jeżeli byśmy zaokrąglali do 8, to 7 ma zaokrąglić do 8, 8 do 8, ale już 9 do 16. Otóż okazuje się, że da się to zapisać bez ifa. Może nie przechodźmy dokładnie przez analizę, bo jest tutaj, nie analizujmy dokładnie. Jest jedno dodawanie, jedno odejmowanie i jedna operacja bitowa i negacja, jedno odejmowanie. Ale to, co jest najważniejsze, ten kod dla procesora jest bardzo prosty. To jest tylko kilka operacji, bez żadnego ifa. Więc ta funkcja ma jeszcze dość duże szanse na zinlinowanie przez jitter. Więc tak naprawdę to będzie po prostu kilka operacji assemblerowych bez żadnych skoków, przez które będzie przechodził nasz procesor. I takie coś na pewno będzie znacznie szybsze niż badanie, czy value, modulo, alignment się czemuś jest większe od zera, dodawanie jakiejś wartości. Więc napisanie takiego fragment kodu nie jest nudne, ale dla procesora jest on nudny do wykonania. Serio? Nie jest nudne? Nie jest nudne. Jeżeli powiedziałem, że nie jest. Okej, okay. Więc dobra, idźmy dalej zatem. Kilka słów na temat modelu pamięci. W ogóle co to jest model pamięci? Model pamięci to jest definicja, taka dość formalna, w jaki sposób nasz wielowątkowy kod będzie współdziałał z w danym obszarze pamięci. I teraz są różne modele. Są bardziej ścisłe, luźniejsze. Oczywiście takie, które są bardziej ścisłe, powodują, że być może łatwiej nam się programuje, bo sam model już nam coś zapewnia. Natomiast te, które są mniej ścisłe, powodują, że procesor być może będzie miał większe szanse na optymalizację naszego kodu. Więc widać tutaj dwa różne ciśnienia tak naprawdę. No i teraz to, co najważniejsze z punktu widzenia prezentacji Roundupa, to możliwości właśnie tych reorderingów, czyli na przykład opóźnienia zapisu w dane miejsce i pozostawienia możliwości procesorowi na wykonanie danej operacji później lub wcześniej. To jeszcze tak naprawdę do tego wrócimy. No i teraz najprostszy przykład, jeżeli chodzi o modele pamięci. Rozważmy sobie dwie operacje takie wirtualne, które może wykonywać procesor. Czyli załadowanie jakiejś zmiennej skądś i zapisanie jakiejś zmiennej skądś.
No to teraz, jeżeli mamy dwie operacje, to jak sobie to wszystko permutujemy, kombinujemy, dobra, nieważne. Mamy cztery możliwe opcje. Load, 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 store, 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 load. Tak? Czyli odczytuję, 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 zapisuję, zapisuję, odczytuję, zapisuję, zapisuję. I pomyliłem się chyba. A więc teraz, zależnie od procesora tak naprawdę, niektóre z tych operacji domyślnie mogą być, procesor może mieć przyzwolenie na zamianę ich kolejności. A teraz znowu, zależnie od architektury. Niektóre architektury pozwalają na więcej, niektóre na mniej. No i teraz, jeżeli zastanowimy się nad naszym kodem, który piszemy tak naprawdę w dotnecie, potem, przepraszam, nie w dotnecie, w C-Sharpie, potem przechodzi to przez kompilator, potem przechodzi to przez Jitter, to mamy naprawdę Jitter, a na końcu jeszcze oczywiście jest sam procesor, który ten kod wykonuje, to mamy dość duże etapy, w których te różne dziwne optymalizacje mogą się pojawiać. Więc poprawne wyrażenie się tutaj, czyli pozostawienie jednak dla procesora tego obszaru do optymalizacji, ale jednocześnie zapewnienie, że to będzie cały czas ten sam program, no jest dość ważne. No i teraz jak mamy już te dwie operacje, to co to są te bariery? Bariera to jest nic innego jak wstawienie po prostu takiej bariery pomiędzy operacje load i store. I teraz właśnie te bariery to jest najprostszy mechanizm i taki prosty mechanizm, który powoduje, że te operacje nie mogą być ze sobą zamieniane. I teraz na przykład pełna bariera zapobiega jakimkolwiek reorderingom i występują kiedy używamy na przykład locka, czyli używamy monitora, kiedy używamy interlocked add exchange na procesorach Intela, to też jest pewna bariera, no i kiedy używamy takich wysokopoziomowych elementów jak wait handler, czy różnego innego rodzaju obiekty do synchronizacji. One zazwyczaj emitują pełne bariery, które niestety powodują, że nasz procesor nie może reorderować elementów. No to zastanówmy się, czy istnieje coś słabszego. Coś, co pozwoliłoby jednak procesorowi na wykonywanie tych reorderingów. A to są dwa polecenia tak naprawdę. Znaczy dwa typy barier. Pierwsza bariera o nazwie Acquire Fence, a druga Release Fence. Jedna używa Volatile Read, a druga Volatile Write. Tak naprawdę to nic nie mówi. Przejdźmy do jakiegoś przykładu, który coś pokaże. Spójrzmy na następujący przykład. Załóżmy, że mamy dwa komponenty w systemie. Jeden to jest czytelnik, drugi pisarz, albo tak samo możemy powiedzieć, że jest to producent i konsument. Jeden wytwarza jakieś wartości i chciałby poinformować drugiego o tym, że daną wartość wytworzył. Więc wspomniany wcześniej writer, dajmy na to, że zapisuje do jakiegoś obiektu pod właściwość, czy pole value, jedynkę. A następnie volatile write'em ustawia status na jedynkę. I teraz do czego się to sprowadzi? Czyli użyć po prostu volatile write. To jest klasa na poziomie .NET, tak? Volatile jest taka klasa, ma read i write. Dokumentacja na stronie MSDA na kłamie. Ogólnie jest źle napisane, bo mówi, że to zapewnia, że jakieś tam cache w procesorze coś tam będą robiły, czy ostatnia wartość jest pokazywana. To nie jest prawda. To, co robi ta operacja, robi następującą rzecz. Pierwsza linijka, a właściwie druga linijka, tutaj jest spodem pokazana, zapisuje wartość pierwszą. Wstawia tutaj release fence i zapisuje status. I to, jaką mamy gwarancję, jaką daje nam gwarancja właśnie volatile write i release fence, jest następująca. Wartość 1 będzie obserwowalna przez inne wątki tylko wtedy, kiedy tu pojawi się status. Czy innymi słowy, jeżeli zobaczę status 1, to mam gwarancję, że już wartość została wpisana. Czyli jest to niesamowita rzecz. Możecie wykonać mnóstwo operacji, potem użyć volatile write'a, ustawić status na 1 i macie gwarancję, że jeżeli ktoś, kto będzie odpytywał o ten status, zobaczy jedynkę, to wszystkie wcześniejsze operacje też będą już zapisane. Bez loków, bez niczego. To skoro mamy volatile write'a, spójrzmy sobie na volatile read'a. Skoro tam był writer, czyli producent, to tutaj będzie reader, czyli konsument. Tak naprawdę w pętli reader odpowiadający temu writerowi będzie odpytywał o status, czy jest równy 1. I tak będzie pytał i pytał w tej pętli. W pewnym momencie zauważy, że status jest równy 1 i odczyta sobie tą wartość. I znowu, ponieważ używał volatile reader, analogicznie do volatile writer,
które emituje Release Fence, Voltaic Read wyemituje Acquire Fence. I tak jak tam była gwarancja o niereorderowaniu, tak samo tutaj zapewniamy, że status nigdy nie zostanie odczytany, inaczej, że wartość nigdy nie zostanie odczytana tutaj. Czyli odczytuję status i mam gwarancję, że dopiero potem z pamięci zostanie załadowana wartość. I będzie to ta odpowiednia wartość. Czyli bardzo proste. Volatile write dla pisaczy, dla pisaczy i dla producentów, a natomiast volatile read dla czytelników i konsumentów. Jeden ustawia, robi jakieś rzeczy, potem volatile write ustawia status, drugi status odczytuje volatile readem, a potem odczytuje te wartości. Więc teraz, żebyśmy krótko podsumowali tak naprawdę te różne rodzaje barier, czyli load, store, load. A to teraz tak, full, czyli lock, czy interlock, czy różne te wysokopoziomowe elementy nie pozwalają na żadną optymalizację. Acquire fence pozwala na zmianę miejsca zapisów. Release fence w drugą stronę. No i bez żadnej bariery może dziać się dowolność. Więc teraz checkpoint. Nawet w tak wysokopoziomowym języku, jakim jest C-Sharp, możemy sobie zapewnić te bardzo niskopoziomowe elementy. Tak naprawdę te volatile read i write, zależnie od architektury, ale dla Intela, zostaną wydżitowane do jednego polecenia assemblerowego. Te bariery, które widzieliście, to będzie dosłownie jedno polecenie. Teraz acquire i release, czyli volatile read i write. Zawsze pamiętajcie o tym jako o parze. Write jest dla tego pisacza, który najpierw coś robi, a potem ustawia status. Read jest dla czytelnika, który odczyta status, a potem odczyta sobie dane. No i teraz oczywiście ten przykład reader-writera może być traktowany jako wspomniany wcześniej producent-konsument. Słucham. Czy jest jakaś różnica między użyciem słówka kluczowego volatile od volatile read i write? Bardzo nie chciałem na to, żeby to pytanie się pojawiło, ale podejmuję wyzwanie. Istnienie tego słowa jest związane z modelem pamięci w dotnecie. Niestety okazuje się, że w dotnecie każdy zapis do każdego pola obiektu tak naprawdę równoznaczny jest z volatile write'em. Tak jest wydżitowany kod, że po każdym zapis. Tak. Więc teraz, żeby odczyt mógł być, zazębiał się odpowiednio właśnie tak, jak ja to przedstawiłem, czyli volatile read i write, jeżeli oznaczysz pole volatile, to znowu nie oznacza, że dostaniesz ostatnią wartość z tego pola i niekeszowaną wartość. Oznacza tylko, że to pole za każdym razem, kiedy będzie odpytywane, będzie miało tą semantykę. Czyli będzie to samo po prostu. Dokładnie, tak. Tylko, że volatile read i write pozwalają jeszcze na jedną rzecz. Pozwalają tak naprawdę tutaj na podanie wskaźnika. A volatile, no dobrze, volatile może też. Volatile, jak podasz wskaźnik na volatile, generuje ci compilation warning. Tak? Nie wiem. Możemy to zaparkować na koniec i najwyżej jeszcze przedyskutować. Ale semantyka jest dokładnie ta sama, tylko związane jest to z tym, że z modelem pamięci dotneta. Tak naprawdę jak to, co on zapewnia bez tego słowa volatile. Ale nie jest to odczytywanie ostatniej wartości. Jeszcze jakieś pytanie może? Takie krótkie? Ok, pojedźmy dalej. Alokacje. Ogólnie alokacje są złe. Nie, żartuję, dobra. Czasami trzeba coś zaalokować. No i takie trywialne prawdy czy fakty, że obiekty alokowane są na stercie, a struktury na stosie, no chyba że tablica struktur, wtedy jest alokowana też na stercie. No i teraz te alokacje tak naprawdę wykonywane przez wiele wątków, w różnych momentach życia powodują to, że ta pamięć jakby traci tą liniowość. Być może będą się z czasem pojawiały dziury,
ponieważ wiele wątków zalokuje różne obiekty. Garotość kolektor też poprzesuwa nam te obiekty, więc stracimy na pewno możliwość tak płynnego przesuwania się po tej pamięci. No i teraz, jeżeli innym oczywiście rozwiązaniem jest po prostu zalokowanie czegoś na początek, czyli jakiegoś dużego bufora, nie wiem, czy bajtów, czy struktur, na których będziemy pracowali, wówczas tak zaalokowana tablica będzie spełniała taką cenę. Latency i throughput. Wiele razy słyszy się, że nie wiem, request miał jakieś latency. Tak naprawdę z jedną rzeczą chciałbym się trochę rozprawić, że latency to jest oczekiwanie. Więc jeżeli mówimy o response time tak naprawdę, to jest właśnie latency plus service time. Czyli jeżeli nasz request przeszedł do serwera i oczekiwał na obsługę, to do tego oczywiście jeszcze potem należy dodać czas tej obsługi. I to jest cały response time. No i teraz jest jeszcze takie powiązane z tym trochę stwierdzenie, że throughput to jest jeden nad latency. Pozwólcie, że kilka słów poświęcę też temu. Nie zawsze tak jest, a zazwyczaj tak nie jest. Mianowicie, jeżeli zastanowicie się, jeżeli w waszym kodzie pojawiają się jakieś kole, które są bardzo ciężkie, na przykład to może być dostęp do dysku, po którym robimy flash file buffers, czyli zapewniamy, że coś faktycznie znalazło się na dysku. Albo na przykład dostęp do kolejki współbieżnej, czyli dostęp do tak naprawdę próba zdekolejkowania jakiegoś elementu. Jeżeli się nad tym zastanowimy, taka jedna operacja, na przykład wyflaszowania na dysk, zajmuje, dobra, mamy dysk SSD, nie wiem, 5 milisekund, to być może lepszym podejściem, zamiast flaszowania po każdym żądaniu przetworzonym przez klienta, jest zebranie 10 żądań, przetworzenie ich w pamięci, zapis na dysk i potem wyflaszowanie. Okaże się wtedy, że jeżeli przetworzenie jednego żądania zajęło nam 1 milisekundę, a my po tych 5 wyflaszowaliśmy na dysk, to całkowity czas, maksymalny czas przetwarzania każdego z nich to było 15 milisekund. Ale nasz dysk mógł działać znacznie gorzej, albo nasze I/O mogłoby działać znacznie gorzej. Tam jest też przejście do jakby kernela, to jeszcze osobna kwestia. Mogłoby działać znacznie gorzej, gdybyśmy flaszowali po każdym. I znowu kolejka. Jeżeli mamy kolejkę i za każdym razem ją pytamy, daj mi jeden. Być może, jeżeli mamy jeden element, który obsługuje daną kolejkę, warto by było zapytać o 100 elementów. Czyli daj mi do 100 elementów, ja je sobie będę obsługiwał, ale w tym czasie nie będę dotykał tej współbieżnej struktury danych, czyli zmniejszę tarcie na tej współbieżnej strukturze danych. I okazuje się, że w takich fajnie wydajnych systemach właśnie używanie tego mądrego batchowania to jest that's the go. Notabene to flaszowanie co jakiś czas na dysk jest używane w każdej bazie danych. Czy to jest Boron do AMD, czy jest to SQL Server. Wszyscy używają tego samego podejścia. Skumulujmy, czy Event Store Greg'a Younga, skumulujmy trochę zapisów w pamięci, wyflaszujmy. Dlatego, że zamortyzowany koszt i ten redukowanie tych długotrwałych koli to jest właśnie droga do dobrej wydajności. Aktorzy i sedek. Kilka słów dla tych, którzy nie wiedzą, co są aktorzy. Tak naprawdę to jest dobrze zrozumiane programowanie obiektowe. Czyli to jest model takich współbieżnych obliczeń, który definiuje sobie aktora jako taką podstawę. Teraz co może ten aktor zrobić? Może przyjąć sobie wiadomość. Wiadomości przyjmuje przez swój inbox, czy jakkolwiek się nazywa. I może wysyłać wiadomości do innych aktorów. A to, co jest jeszcze dodatkowa cecha oczywiście, to taka, że aktorzy mogą być przenoszeni na inne nody i tym podobnie, ale z naszego punktu widzenia najważniejsza jest ta cecha inboxa. Teraz dlaczego? Dlatego, że inbox to jest nic innego jak kolejka wiadomości. Wiele aktorów może do mojej kolejki wiadomości przesyłać. Aktor, działając w jednym wątku, będzie kolejno wyjmował te elementy, rzeczy do przerobienia z kolejki. To, co druga rzecz, to może wysyłać do innych inboxów. Czyli dany aktor, przetwarzając wiadomość, może poinformować 5 innych aktorów o tym, że coś robi. No i teraz, jeżeli zastanowimy się, że wiele aktorów może wysyłać wiadomości na raz, to mamy wielu producentów dla danej kolejki, bo w szczególności nasz jeden aktor może otrzymać wiele elementów. No ale z drugiej strony, sam aktor
działa tylko na jednym wątku. To jest jedna pojedyncza pętelka, która z tej kolei wyjmuje. Więc teraz tak naprawdę całe to podejście może sprowadzić się do opisania jednym zdaniem, jednym fragmentem, właściwie jednym równoważnikiem, nieważne. Multiproducent, single consumer. Czyli wielu aktorów, którzy pisze do mnie i tylko ja jeden, mój pojedynczy wątek, który realizuje te elementy. Mając tak prostą strukturę, jak coś, co obsługuje właśnie wielu producentów i jednego konsumenta, jesteśmy w stanie napisać fajny system aktorski. SEDA. Ktoś słyszał o SEDzie? O, okej, okay, to po kilka słów. SEDA to jest taki... to była chyba praca doktorska faceta, który potem został zatrudniony w Google i który po kilka lat temu napisał papier, dlaczego SEDA jest do kitu. I teraz na czym polega to podejście? To podejście jest zbliżone do aktorskiego, czyli definiujemy sobie takie stany w naszej aplikacji, nie wiem, przyjęcie requestu, zapis na dysk, różne takie elementy. I teraz na każdy stan mamy kolejkę, ale wielu pracujących. No i teraz to można przerównać do tego, jakby wielu aktorów działało na tym samym inboxie, ale niestety ci konsumenci używają współbieżnie zasobów. No bo jeżeli wyciągnę sobie jakiś item do pracy, ktoś inny też wyciągnie z tej samej kolejki, to być może mamy requesty dotyczące aktualizacji tego samego wiersza w tabeli. Wówczas musimy założyć jakiś log, więc tracimy tutaj na tej całej fajnej współbieżności. Pomimo, że mam wiele workerów, mój aktualny throughput i response time może znacząco spaść. No i notabene Cassandra została napisana z myślą o SEDzie. Właściwie architektura Cassandra to jest dokładnie SEDa. No i w tym issue możecie sobie potem kliknąć na ze slajdów. Opisane jest, dlaczego to podejście się i dlaczego musimy przepisać fragment Cassandry od nowa. Czyli tak naprawdę to, co Cassandra teraz będzie miała pod spodem, to będzie oczywiście kolejka, ale pojedynczy worker, który będzie sobie spokojnie realizował te zadania w dość dużych batchach, amortyzował czas dostępu do dysku, do sieci i tym podobnych rzeczy, ale będzie to pojedynczy wątek, który spokojnie będzie wykonywał swoją pracę. Event Store Grega Younga opisywany też jest jako SEDA, ale większość kolejek, które tam jest, tak naprawdę, które zostały zaimplementowane, mają pojedynczy wątek. Czyli znowu mamy wiele elementów, które wchodzą i jeden wątek. Więc widać, że systemy, które chcą być w jakiś sposób wydajne na współczesnych maszynach, to być może właśnie przyjmowanie wielu żądań i umożliwienie jakby skolejkowania tych wielu żądań, a potem w batchu odpowiednio dużym obsługiwanie ich przez jeden wątek, to może być droga do szybkiego i fajnego przetworzenia naszych wiadomości. Checkpoint z aktorów i z SEDy. Więc tak naprawdę to, co warto zapamiętać z tych obydwu podejść, to czy aktor, czy w SEDzie mamy workery, które konsumują wiadomości z jakiejś współbieżnej kolejki. Czyli po prostu non-stop wybierają sobie wiadomości, czy tam requesty i je oporządzają, czy wykonują. Różnica jest taka, że w SEDzie mamy wielu konsumentów, którzy współbieżnie będą próbowali to robić, natomiast w modelu aktorskim, no poza jeszcze tym, że aktorów może być miliony i tak dalej, ale w modelu aktorskim mamy multiproducent i single consumer, czyli wielu aktorów będzie wytwarzało wiadomości, bądź ktoś, kto będzie żądał coś od naszego systemu, natomiast za każdym aktorem będzie stał pojedynczy wątek. Ok, w przypadku akka.net to nie jest wątek, tylko to jest task, no bo wiadomo, w dotnecie czas poruszę się na nieco wyższym poziomie. Ale jest to tak naprawdę na ten green thread, taki logiczny, lepki wątek, który wykonuje elementy. Pytania jakieś co do tego? To jest wszystko jakby założenie, że to jest na jednej maszynie się wykonuje, to co teraz opisywałeś. Tak, znaczy oczywiście, tak. Pytanie jest takie, czy założenie jest takie, że jest to na jednej maszynie? Oczywiście. Jeżeli chodzi o samą aktę, to ona też obsługuje cały model klastrowania i tak naprawdę tak zwanej przezroczystej lokalizacji. Czyli nieważne, gdzie znajduje się mój aktor, dojdzie tam do tego wiadomość. Natomiast to, co mówię, to mówię o jedno optymalnie nawet jednoprocesorowej maszynie, która będzie, na której będziemy to przetwarzali. Ale znowu ta lokalizacja właśnie i umiejscowienie kilku komponentów na jednej maszynie powoduje zmniejszenie narzutów. Oczywiście wchodzimy
świat systemów rozproszonych i jak to możemy skalować i jak możemy utrzymywać, zapewniać high availability. Zostawmy to, ok? Skupmy się na razie na wyciśnięciu performance'u z tej naszej pojedynczej kostki, która znajduje się w serwerze. Jakieś inne pytania? Dobrze. To checkpoint checkpointów, meta checkpoint. Ok, więc CPU kocha przewidywalność, jakkolwiek rozumianą. Przewidywalny, nudny, I love it. I będę szybko z tym działał. Nawet w C-Sharpie możemy pisać bardzo niskopoziomowe elementy, czy używać niskopoziomowych elementów, które fajnie tłumaczą się na te prymitywy, które są tak naprawdę ten cały assembly, który siedzi i wykonuje się na naszej kosteczce. I teraz ten wieloproducencki, single konsumencki, albo wielu, po polsku nie wiem jak to powiedzieć, to podejście używane właśnie przez aktorów, no i częściowo przez sobie, to jest specjalny przypadek tego naszego reader-writera. Bo jeżeli rozważymy jedną maszynę, to znowu ci writerzy to będą producenci i wsadzający do kolejki, natomiast ten czytelnik, który będzie odczytywał sobie status, a potem publikował dane, to będzie właśnie konsument. Nie mam jeszcze TM-u, ale plan ataku do napisania najszybszej ever aplikacji dotnetowej. No to teraz tak, te podstawy, o których wspominałem. Jeżeli stworzylibyśmy dobrą multi-producent single consumer kolejkę i umożliwili otrzymywanie kilku wiadomości na raz, tak? Czyli znowu ten inteligentny batch, pobieram 10 wiadomości po to, żeby nie męczyć same kolejki. Pobiorę je raz na pół sekundy, dobra, na pół sekundy to za długo. Raz na 10 milisekund, raz na milisekundę. Otrzymam sobie batch i spokojnie przetworzę. I zamortyzuję w tym samym czas dostępu do kolejki. Nie alokujmy w ogóle. Być może się da, bo zmniejszymy przynajmniej maksymalnie alokację, po to, żeby w tym naszym gorącym kodzie te alokacje się nie odbywały. Zresztą ostatnio był śmieszny taki post, chyba James Newton King napisał, że usunął linku z JSON.NET i przyspieszył o 30% czy coś, więc jednak alokacje czasami coś się robią. A jeżeli możemy, i to na tym też będzie bazował nasz przykład, jeżeli byśmy użyli struktur jako typów wiadomości, to one są alokowane na stosie. Więc jeżeli na chwilę zaalokuję sobie coś na stosie i potem w jakiś sprytny sposób to wyślę, to nie mam żadnego kosztu, nie mam alokacji na starcie, więc nie ma tego tarcia na alokatorze. No i teraz to, co jeszcze fajne. Pamiętacie, że struktury można przekazywać przez ref na pewno. Możemy wziąć ref od guida. Ile zajmuje ref od guida? O, to jest dobre pytanie na ten. Ile ref od strukta zajmuje? 4 bajty. Na jaki? Dobrze. Ekstra. To nagrodę musisz sobie jakoś... Wylosowy brać. Tak. Ja nie będę się tutaj tam, więc... Potem po... Zapraszamy po... Dokładnie. A to jest bardzo mało, więc dowolnie duża struktura przekazana przez ref zajmie tylko no, na 64-bitowej bitowym procku wskaźnik tak naprawdę to jest. To jest po prostu 8 bajtów. Czyli też jakby message może być dowolnie duży. No i zastanówmy się nad implementacją. ASCII ARP poszedł w ruch, więc będzie dobrze. Implementacja jest następująca. Alokujemy na początek taki bardzo długi bufor. Pamięci nie zarządzalnej czy zarządzalnej, nieważne. Obecnie w RAMPAPie używam virtual alloca i niezarządzalnej pamięci, ale czy też już zarządzalnej, bo do czegoś się potrzebuje. Musi być na tyle duży, żeby obsłużyć pliki. Czyli jak nam ci writerzy zaczną w ten nasz bufor uderzać, to chcielibyśmy móc obsłużyć te pliki. A to, co ważne, to ten bufor reprezentuje circular buffer. Ktoś słyszał o tej strukturze? Ok, to dla tych, którzy nie słyszeli. To jest taka struktura, która to jest niekończący się bufor. I zakładamy, że jak tylko dojdziemy do jednego końca, a reszta została skonsumowana, to przechodzimy na początek. I tak dalej, i tak w kółko. Czyli niekończący się tak naprawdę bufor. No i na końcu tego bufora zostawiamy sobie trochę miejsca na trzymanie takich zmiennych kontrolnych. O, drugie pytanie za drugą nagrodę. Dlaczego tu jest 64, a tu 128? Dlaczego przesunąłem tail tak daleko od heada?
Padło ci te dwa słowa gdzieś tam na początku. To jest, które one, w jakim one są, przy jakim bicie są zalokowane, tak? Znaczy, to jest indeks, który wskazuje, że to jest na 64 bajcie, a to na 128. No, no. Chodzi o to, że dlatego czyta jakby z linią pamięci, i że to, jeśli to jest na 64... Żeby nie było false sharing. Dobrze. Dobry jest. Sorry, ale... Koszulka. Wylosujesz sobie coś. Dokładnie, chodzi o to, żeby nie było false sharing. Czyli jeżeli jeden wątek będzie pracował na tym, podczas drugi na tym, są tak dokładnie, tak odległo od siebie, że leżą w różnych cashlinach, więc nie będzie tego tarcia. Czyli takie rozsunięcie elementów spowoduje, że znowu nasz proces będzie działał nieco szybciej. Dobra, przejdźmy szybko przez implementację writera, potem readera, potem fanfare. To teraz tak, writer działa bardzo prosto. Na początek rezerwuje sobie bajty. I mówi, tak, jest jakiś taki header, który zajmuje 8, nie zajmujmy się nim teraz. I załóżmy, że dana sam message zajmuje też 8 bajtów, czyli potrzebujemy tych bajtów 16. To co robimy, to zmieniliśmy tail na 16. I to jest tylko, jakby na razie przesunąłem tail. Nic jeszcze nie napisałem tak naprawdę. Zaczynam pisać. Najpierw sprawdzam, czy jakby head nie nakłada się z moim tailem, tak? Jeżeli head, czyli konsument, jeszcze by nie dogonił tej pozycji, nie zwolnił, to wówczas nie mogę zapisać. No ale dobra, zarezerwowałem 16 bajtów i teraz piszę sobie następującą rzecz. Ujemną długość message ID. Dlaczego? Zaraz przejdziemy. Ale robię to wolę tej writer. Następnie piszę dane. Czyli wpisałem tu dane. A następnie napisuję ten header teraz z dodatnią wartością i robię to znowu wolę type writer. Ok. Tak mniej więcej wygląda kod ramp-up w niektórych fragmentach, nie zajmuję się tym. A poniżej jest lepiej to opisane. Zapisuję ujemną długość message ID, robię registrance, kopiuję dane, robię registrance, zapisuję długość. Co nam te registrance zapewnią? Że mówią tylko tyle, jeżeli ktoś odczyta dodatnią długość, bo ona wcześniej była 0, potem ją napisałem z wartością ujemną, jeżeli odczytam dodatnią wartość, która była zapisana tu, to co będzie już skopiowane? Będzie czytać. Dokładnie, cały message będzie zapewniony. Więc w ten sposób, używając dwóch volatile write'ów, tak naprawdę można by było użyć jednego, tylko tutaj, tym się nie zajmujmy jak na razie przypadkiem, zapewnię, że jeżeli ktoś zobaczy dodatnią długość pod danym indeksem, to dane już są skopiowane. To zobaczmy w takim razie. Podsumowując krótko writera. Używa jednego interlocked add po to, żeby sobie przesunąć ten ogon, czyli tłucze się z innymi writerami o miejsce, w tym miejscu, znaczy w tym, używając tego. Reszta operacji to jest volatile write już na konkretnym, zablokowanym dla siebie obszarze pamięci. Czyli najpierw mówię, będę pisał od 0 do 16 bajtu. Potem inny oczywiście może zarezerwować od 16 do 32, ale ja mając już tą rezerwację u siebie, spokojnie wolę tej write'ami będę to napisywał. Oczywiście ten drugi może skończyć wcześniej, ale to i tak nie wpływa na poprawność. No i oczywiście to napisanie podwójne, czyli najpierw piszemy ujemną wartość, dane, potem dodatnią. No to jak działa reader? No to już powinno być chyba jasne. Więc on tak naprawdę ma tego heada. Ma tego heada i tym headem czyta z pozycji 0. I czyta dotąd volatile write'em, aż dostanie jaką długość? Większą od 0. Dokładnie. Większą od 0. Jeżeli dostanie wartość większą od 0, ponieważ robi to volatile write, przepraszam, readem, to wie, że już są zapisane bajty. Więc spokojnie może odczytać bajty. I teraz wracając do tego przypadku, o którym wspominałem, czyli mamy dwóch pisaczy, tak, na raz. Jeden sobie zalokował od 0 do 16, znaczy zablokował od 0 do 16, drugi od 16 do 32. Drugi skończył wcześniej, ale reader cały czas czeka na tego pierwszego. Ostatecznie pierwszy test skończy, reader przeczyta wiadomość pierwszego i drugiego. I to, co najważniejsze, to całe tarcie, które się tak naprawdę pojawia w tym momencie, to jest jeden element, gdzie na ogonie
wiele pisarzy będzie wywoływało interlock ad. Po tym jak zrobią interlock ad, mają całkowicie osobne obszary pamięci. I teraz tak, a długość writer zapisuje volatile write'ami, reader odczytuje volatile read'ami. Mamy zapewnione tą parę, tak? Read i write. Z drugiej strony head, czyli dokąd przeczytałem. Reader pisze volatile write'em, a writer czyta volatile read'em. To jest z drugą stronę. A konsument nadpisuje, dokąd przeczytał volatile write'em, natomiast odczytuje read'em. I znowu widzicie parę, tylko jakby w drugą stronę. No i teraz na wysokim poziomie, bo to jest niskopoziomowe, podstawowa struktura, powiedzmy, która występuje w Lamparcie, o nazwie tam Irene Butler, do czego doprowadziło? Na wysokim poziomie, jak mogłem użyć czegoś takiego? Okazuje się, że byłem w stanie napisać takie coś, co nazywa się iBus, mieć dwa elementy, dwa API, w sensie dwie metody może. Jedną o nazwie publish, gdzie podaję referencję messenger'a. Do czego referencję znowu? Żeby przekazać przez wskaźnik, przez referencję, czyli mało rzeczy kopiuję. A drugie send, czyli bezpośrednio do jakiegoś aktora wysyłam tą wiadomość. No i mając takiego jednego basa i mając kilku aktorów, jeżeli każdemu podam takiego basa, jestem w stanie napisać lokalnie działający taki mały system aktorski. No a teraz co leży może pod tym API, bo to też jest fajne, jak powiązać taką rzecz z właśnie z tym, o czym wcześniej mówiliśmy. Kilka takich trików. API ma generyczny parametr, tmessage. No i teraz ta wiadomość, żeby została poprawnie zapisana, musi być przegenerowana, transformowana w bajty. Niestety w obecnym momencie, no da się to zrobić w kontakcie, ale w obecnym momencie message nie mogą mieć żadnych zarządzanych elementów, żadnych stringów i tak dalej. Wiem, to nie jest fajne, ale da się to obejść w kontakcie. To nie zajmujmy się tym. To jest jakiś pojedynczy corner case. Więc teraz najchętniej to, co bym zrobił, to wziąłbym po prostu sobie wskaźnik na message, unsafe wskaźnik i rzutował go na bajtę. Jeżeli znałbym długość struktury, która jest stała, to miałbym już coś takiego. Ale okazuje się niestety, że w C-Sharpie nie wolno nam wziąć wskaźnika na generyczny parametr. Jest zabroniony przez kompilator. A na szczęście da się to wyemitować. I teraz okazuje się, to jest jeden z fajniejszych, chyba z fajniejszych odkryć, do których popchnął mnie RAMPAP, że tak naprawdę jak mamy ref od struktury, to dla CLR-a, czyli dla środowiska uruchomieniowego .NET, nie ma żadnej różnicy, czy jest to ref od message'a, czy jest to wskaźnik. I taki ref od message'a jest rzutowany na byte gwiazdka po prostu w samym CLR-ze. Czyli można wyemitować kod il generator.emit, który jak najbardziej to spełni. No i to wiadomo, że mając już jeden wskaźnik, czyli tą transformację, jesteśmy w stanie dostać wskaźnik na bajty, a to jest ten slice, który potrzebowaliśmy, żeby zapisać naszą wiadomość. No i teraz, a może jeszcze przed tym, żeby nie było tak sucho, to pokażę ten Bruce Lee, pokażę. Gdzie to jest? Czyli do czego kojarzy się tego Bruce Lee, który gra ping-ponga w Munchaku. Znaczy, na odwrót, on robi nawet, gra Munchakiem w ping-ponga. Możesz podjąć taką ściągę? To mogę. W pieście jedziemy. To ja podzieliłem Bruce'a Lee na Bruce'a i Lee. Czyli tak jest meta. Jeden wysyła pingi, a drugi wysyła pongi. A i tu jest jeszcze niedopracowany co prawda cały ten mikroaktor system, ale ostatecznie widzimy, że mamy Bruce'a i Lee. I zaczynamy, wrzucamy im piłkę, tak? Wrzucamy im po prostu pongę na stół. I jak wygląda to API w działaniu? No poza tam countem, eventem,
to widzicie, widzicie jak to wygląda. Bruce obsługuje pingi, więc jak dostanie pinga, to publikuje ponga. A Lee, jak dostanie ponga, to odpowiada pingie. Ping, pong. No i mam nadzieję, że to pokazuje, że mając właśnie tak tego iBasa, tego najprostszego z Publish i z Send i trochę przykrywając to niskopoziomowe, takie hardkorowe wręcz zarządzanie bajtami, na tym poziomie wydaje się, że dość fajnie dałoby się wyrazić. Więc jednak ta właściwa abstrakcja może czasami po prostu pomóc. No i teraz przechodząc do podsumowania. Da się pisać super wydajnie kod w dotnecie. Nie trzeba używać C++, C albo Assemblera. Oczywiście nie wszystkie rzeczy są dostępne jeszcze. Pracują nad wektorem i tak dalej i kora też popychają w różne ciekawe rejony. Ale da się pisać tak super wydajnie kod. Przepraszam. Da się sięgnąć do niskopoziomowych elementów, czyli do tych rzeczy, które normalnie nie są dostępne, albo wydają się niedostępne. Przy pomocy właśnie Volatile'a, Interlocked'a, na którym na interlocku zbudowane są wszystkie concurrent queue, back i tak dalej. A to, co chciałem, mam nadzieję, że wypłynęło w jakiś sposób, to że fajne abstrakcje to są takie tak naprawdę umożliwiacze. Czyli mając ten tak niskopoziomowe elementy jak tam, przykrywając jedną warstwą tym właśnie iBusem, jesteśmy w stanie popchnąć nasz kod właściwie to w lepszym kierunku, albo być może umożliwić szerszemu gremium używanie po prostu naszego kodu. Przetwarzanie jednowątkowe jest prostsze. Proste. Jeżeli dacie komuś program do napisania, który ma być jednowątkowy i jako input będzie dostawał wiadomości, nieważne w jaki sposób, tak jak był ten Bruce i Lee, tak? Bruce przyjmuje po prostu. Chodź tu, Bruce. A nie, mam Lee. Lee po prostu przyjmuje pongi i pisze jedną metodę, którą to robi. To jest dokładnie podejście aktorskie. Czyli prosty kod, który reaguje, czy też obsługuje pojedyncze żądania w jednym wątku, jest to znacznie prostsze. Zostawmy zarządzanie jakby wątkami i lokami i tak dalej, czemuś, co jest pod spodem. Niestety czasami trzeba coś wyemitować w ilu. Kto używał ila w ogóle, emitował coś? Kilka osób. To dzisiaj w domu AppDomain, Create Dynamic Assembly, wszyscy emitują. To jest strasznie fajny pani, dużo rzeczy się naprawdę można nauczyć z tego, jak działa .NET. No i na końcu takie zdanie, strasznie mi się podobało, że simple but not easy. Czyli jest to proste, ale nie proste po polsku. Pisać kod niezwykle wydajne. I mam nadzieję, że ta prezentacja, może też jakby, nie wiem, to podejście, da się podsumować takim pięknym cytatem, że prostota jest warunkiem koniecznym, jak to nie powiedziałbym, dla reliability, jak się ładnie mówi po polsku. No i teraz pytania. Czy macie jakieś pytania? Proszę. Czytałem jakiś dobry artykuł o Joe'a Duffy'ego, o tym, jak pisali ten system C Sharp i Midori. Midori, Joe Duffy jest bogiem. Tak, to ma za długi artykuł. I tam podobno największym problemem, z jakim udało mi się stoczyć walkę, było to, że mieli bardzo duży narzut na fault sharing. I czy jest jakiś sposób, żeby podejrzeć, kiedy coś takiego następuje, czy trzeba po prostu być bardzo predyktywnym, żeby widzieć, kiedy to może nastąpić? Znaczy, fault sharing jest... Jeżeli ma się trochę hajsu, czyli około 1000 dolarów chyba, to jest urządzenie, narzędzie od Intela o nazwie Vitium, które chyba nazywa się Vitium, z tego co pamiętam, które pokazuje to wszystko. Sam Intel dostarcza też kilka performance counterów i one są chyba w jakichś, wydaje mi się, że w wyższej wersji Visual Studio też da się część rzeczy poobserwować. A to, co da się na pewno pogrzebać, to da się dogrzebać do używania cache. I jeżeli na nieobciążonej maszynie uruchomimy nasz program, jest kilka tych takich, które podpinają się pod te performance countery. I zobaczymy, że na przykład nasze cache są kiepsko utylizowane, to troszkę odpowiadam na inne pytanie. To już nie jest fault sharing, ale też wskazuje na to, w jakim kierunku możemy popchnąć naszą fajną, naszą aplikację, aby była jeszcze fajniejsza dla procesora. Okej, dzięki.
Zanim mówili. Dobra, to kończymy 5 minut wcześniej. Ja jeszcze będę pił piwo, więc tam możemy pogadać. Spoko. Dzięki wielkie.